dzisiejszym odcinku z Archiwum K opowiemy o historii Kościoła pod wezwaniem świętego Józefa. Kościół świętego Józefa wybudowany został w XIX wieku i od początku swojego istnienia był parafią rzymskokatolicką. Trzeba pamiętać, że po wprowadzeniu reformacji na Sejmie w Trzebiatowie w 1534 roku katolicy nie mieli praktycznie swojej świątyni. Wraz z upływem czasu liczba katolików wzrosła, a co za tym idzie, coraz częściej słychać było o potrzebie otwarcia świątyni. Powolutku rosła liczba katolików jednak, może jednak skutkiem tych małżeństw mieszanych również. W roku 1851 do Koszalina przybył pierwszy katolicki duchowny, ksiądz Aleksander Pfeiffer. I odtąd już powolutku, w latach 50. najpierw powstała pierwsza misja katolicka w Koszalinie. W 1858 roku misja zakupiła parcelę wraz z domem przy ulicy Betzierstrasse 16. Prawdopodobnie był to dzisiejszy dom biskupa. Tak, na pewno, bo to był dom aktorki Henriety Händel-Szyc, tak, tak. W której ona też przez część swojego życia mieszkała, tak, właśnie jesień życia. Tak. Mhm. Tak, tak, także literatura niemiecka też o tym wspomina, że to było miejsce, które było domem misyjnym gminy katolickiej. Tak. Mhm. Także od 1858 roku właśnie w tymże domu znajdował się dom misyjny pełniący różnorakie funkcje oraz kaplica. Ponieważ liczba katolików zwiększała się z 75 w roku 1825 do 700 około w latach 60. XIX wieku, więc ten dom misyjny był po prostu za mały. I parafia zaczęła, ówczesna jeszcze misja katolicka, zaczęła uczynić starania o zakupienie nowej parceli. I udało się to, zostało to uwieńczone sukcesem. W roku 1869 zakupiono parcelę przy dzisiejszej ulicy księdza biskupa Czesława Domina, na której powoli organizowano środki i wszystkie potrzebne materiały i pozwolenia dla wybudowania nowego katolickiego kościoła. Możemy mówić o początku parafii koszalińskiej po dekrecie misyjnym ustanawiającym parafię w Koszalinie w 1856 przez biskupa wrocławskiego Förstera. I tu cały czas musimy pamiętać o tym też, że właśnie Koszalin, jak i całe Pomorze Zachodnie znajdowało się w obrębie diecezji wrocławskiej, jeżeli chodzi o kościół katolicki. Tak, początki katolicyzmu to właściwie stacja misyjna katolicka. W 1856 roku utworzono pierwszą parafię, ale o charakterze misyjnym. Natomiast pełnoprawną parafią stała się parafia koszalińska dopiero w latach 90. XIX wieku. I opublikowanie w miejscowej prasie dekretu ustanawiającego samodzielną parafię spotkało się z wielkim sprzeciwem zarówno władz miejskich, jak i gminy ewangelickiej. I to wskazywało na to, że wewnętrzne tutaj stosunki pomiędzy gminami wyznaniowymi, jak i władzami miejskimi układały się różnie i nie były łatwe. Budowa tej świątyni kosztowała 14 tysięcy talarów. Zgromadzenie takiej kwoty nie należało do prostych zadań. Jednak jak widać, udało się. 10 kwietnia 1869 roku wmurowany został kamień węgielny w ścianę wschodnią prezbiterium, który istnieje do dzisiejszego dnia. I odtąd rozpoczęła się bardzo szybko postępująca budowa kościoła.
Budowę tę realizowano na podstawie projektu architektonicznego opracowanego przez miejscowego architekta, powiatowego inspektora budowlanego Krygera. I jak widać, kościół zrealizowany w całości wówczas od jednego rzutu jest budowlą skromną, niewielką. Nie jest budowlą orientowaną, tak jak katedra, ponieważ prezbiterium tej budowli zwrócone jest w kierunku zachodnim. Natomiast wejście usytuowane jest od strony wschodniej. Było to podyktowane warunkami, no, usytuowaniem działki i tego budynku. Całość jest założona na planie niewielkiego prostokąta z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym pięciobocznie. Jest to kościół bezwieżowy, zwieńczony tylko maleńką sygnaturką z dwoma dzwonami. Wnętrze nakryte jest dwuspadowym stropem lub, jak to moglibyśmy inaczej określić, półotwartą więźbą dachową. Opracowane jest bardzo dekoracyjnie, na pięknych wspornikach, z puttami, z aniołami, rzeźbionymi w drewnie. Nie ma już zachowanej niestety oryginalnej polichromii, ale no, cała ta konstrukcja została wykonana w latach 1869-70. I istnieje bez żadnych zmian do dzisiejszego dnia. Prezbiterium sklepione jest sklepieniem gwiaździstym ze służkami, które spływają na kapitele dekorowane liściami akantu i dalej sprowadzone są półkolumnami do ziemi. W części zachodniej kościoła znajduje się empora. Wystrój świątyni był zmieniany, jednak większość elementów pochodzi z XIX wieku. Stacje drogi krzyżowej zostały wykonane w roku 1886, ale do kościoła świętego Józefa trafiły dopiero w rok później, dzięki testamentowi ówczesnego proboszcza, który zapisał je właśnie dla kościoła świętego Józefa. Stacje te zostały wykonane w warsztacie wrocławskim, a sygnatura autorów tejże drogi krzyżowej została zamieszczona na pierwszej stacji drogi krzyżowej. Droga krzyżowa jest też wzbogacona, można powiedzieć, elementami w formie postaci świętych. Postaci świętych, którzy tutaj na pilastrach, na konsolkach postawieni jakby strzegą wnętrza tego kościoła, zostały już wprowadzone do wnętrza w latach 20. XX wieku. Są to postaci znaczące i symboliczne. Po prawej stronie widzimy postać świętego Piotra z charakterystycznym atrybutem, kluczem w ręku. Natomiast po lewej stronie znajduje się postać świętego Pawła z mieczem. Są to dwie kolumny kościoła. Następnie po prawej stronie mamy postaci świętego biskupa Augusta oraz świętego Alberta Wielkiego. Są to dwaj doktorzy kościoła. Na księdze, którą trzyma w rękach święty Albert Wielki, widzimy napis Credo ut intelligam, co można by przetłumaczyć wiara do zrozumienia. Postać stojąca na balustradzie to jest święty Franciszek z Asyżu, który symbolizuje tutaj ascetykę. Natomiast naprzeciwko niego umieszczona postać świętej Teresy z Awila, która otrzymała tutaj jako atrybut lilię zamiast pióra, z którym zazwyczaj bywa przedstawiana, jest tutaj, symbolizuje mistykę. Na emporze z kolei po drugiej stronie stoi święty Piotr Kanizjusz, również doktor kościoła, który symbolizuje katechetykę. Nauczanie. Tak jest. Bardzo ciekawym elementem wyposażenia kościoła pochodzącym z roku 1896 są organy i prospekt organowy. Całość została wykonana w stylu neogotyckim, bardzo pięknie dekorowana, z częściowo zachowaną oryginalną kolorystyką.
Są to organy wykonane przez firmę Welknera z Duninowa, remontowane w 1939 roku przez firmę Zauera z Berlina. Organy 11-głosowe, zawierające 765 piszczałek, jak już wspomniałam, dwa manuały i pedał. Organy te są zachowane i w jakiś sposób nieprzekształcone, tak jak większość tych instrumentów. Jest to rzecz niezwykle cenna, ponieważ słuchając tych organów, słyszymy je tak, jak słyszeli je współcześni organom. Współcześni, tak. Nie są to organy o napędzie elektrycznym, są to organy o napędzie mechanicznym. Oprócz ołtarza, figur i drogi krzyżowej uwagę zwraca również wyposażenie użytkowane na co dzień przez wiernych. Należałoby również jeszcze wymienić ławki, w których siedzimy. To są również ławki neogotyckie, oryginalne. Należałoby wymienić stolarkę drzwiową, bardzo piękną, neogotycką z czasu budowy kościoła. Należałoby również wymienić witraże w prezbiterium, jak również szklenie okien w nawie. Bardzo proste, skromne, takie trochę estetyczne, ale jest to również wyposażenie oryginalne kościoła. Witraże w prezbiterium mają taki ornamentowo-dywanowy charakter, ale w ich zwieńczeniu znajdują się takie koliste rozetki, w których są inicjały Najświętszej Maryi Panny oraz symbolizujące Chrystusa i HS, literki IHS. Do zabytkowego wyposażenia kościoła należy również stosunkowo późna, bo wykonana dopiero w 1900 roku, ambona przestrzenna ze schodami wejściowymi i z baldachimem. Na koszu tej ambony umieszczone są figury czterech ewangelistów oraz Chrystusa. Także na tłukiem tęczowym, który jest pięknie dekorowany, który oddziela nawę od prezbiterium, znajduje się rzeźba przedstawiająca Chrystusa Króla, któremu towarzyszą po obu stronach anioły. Co ciekawe, kiedy do Koszalina przyjechali z Gniezna pierwsi osadnicy w maju 1945 roku, nabożeństwa odbywały się właśnie w kościele świętego Józefa. Dopiero 17 czerwca, kiedy coraz więcej przybywało ludności i coraz większa była potrzeba i powoli przybywający osadnicy nie mieścili się w kościele świętego Józefa, wówczas ojciec Szałankiewicz wystąpił do ówczesnego zarządu radzieckiego o przekazanie kościoła farnego i bez żadnych przeszkód uzyskał zgodę na użytkowanie tego kościoła w dniu 17 czerwca 1945 roku. Przy czym codzienne msze odprawiane były w kościele świętego Józefa, natomiast w niedzielę msze odprawiane były w dzisiejszej katedrze. Obecnie świątynia jest kościołem pomocniczym parafii katedralnej i bez wątpienia pełni ważną rolę nie tylko dla katolików, ale również dla dziejów Koszalina.